Ja jestem kapelusznik, prawdopodobnie, a bez zbędnego przedłużania zapraszam do omówienia rozdziału 1074. Na start historyjka okładkowa i no jest nuda, po prostu naukowcy się już pokłócili i w zasadzie to tyle. I będąc szczerym, to kompletnie straciłem zainteresowanie całą tą historyjką okładkową. Mam nadzieję, że Oda szybko wróci, nie wiem, do bardziej aktualnych wydarzeń. No ale właściwy rozdział zaczynamy od tego, że agenci rządu biją się z pacyfistami, a konkretnie z modelami Mark III. Kojarzy mi się to trochę z tym, z Iron Manem. On też miał wiele różnych rodzajów modelów swojej zbroi. Idąc dalej, czy raczej stojąc w miejscu, nieważne, jeden z pacyfistów używa bąbelkowej tarczy. I teraz pytanie, czy to jest moc jakiegoś owocu? Na przykład owocu bąbelek? Chociaż chyba nie ma owoców powiązanych z wodą. Czy coś powiązanego z rasą ryboludzi? Szczerze, obie opcje w jakimś stopniu są możliwe, tak? Bo może wystąpić na przykład też paramecja szamponu. I jeszcze co do nowego modelu, to oczywiście ziobro zaskoczenia. W końcu w ciągu 2 lat musiało powstać wiele różnych nowych rodzajów pacyfistów. W końcu raczej wątpię, żeby Vegapunk siedział na dupie i nic nie robił w tym kierunku. No i agenci rządu w ogóle się tutaj zastanawiają, kto wydaje im rozkazy oraz kto je aktywował. Ową osobą okazuje się Sentomaru, który przeżył, także ziobro zaskoczenia. On sam natomiast pragnie odwrócić uwagę agentów i stworzyć dogodną sytuację do ucieczki dla doktora Vegapunka, dodając komentarz, że owe postępowanie czyni go wręcz rewolucjonistą. A to ciekawe. Sentomaru z dragonem? To by były jaja. Przeskakujemy w międzyczasie do Luffy'ego, który jest zmęczony. Dociera on do pomieszczenia z Shaką i mówi, że wszędzie szukał Vegapunka, lecz nie mógł go odnaleźć, bo jak wiemy, nagle zaginął, chociaż siedzi z Bonnie. Wiemy nawet gdzie. No i zastanawia się także Luffy, gdzie jest Bonnie. Shaka na to odpiera, iż wszędzie w laboratorium są kamery i ich widać. Dostajemy panel z całą obecną ekipą, a jednocześnie Shaka zaczyna wywód, że stracili oni kontrolę nad frontowym wejściem na wyspę i nie mogą przez to opuścić laboratorium, gdyż wszystkie zabezpieczenia typu lasery na wejściu ich zaatakują i muszą odzyskać całą kontrolę oraz jakąś stelę. Nie wiem, może przez sesję, lecz kompletnie nie pamiętam żadnej steli. Możecie mi przypomnieć, o co z tym chodzi, ewentualnie coś źle zrozumiałem. Swoją drogą Atlas jest już naprawiona i generalnie stella jest priorytetem i muszą też odzyskać oryginalnego Vegapunka. Franky pyta, czemu nie ma jego, czyli Vegapunka lub Stelli na monitorach. Do końca nie wiem, o co tutaj mu chodzi. A Shaka odpiera, że nie wszystkie kamery z jakiegoś powodu działają. Czyli zapewne osoba, która przepuściła wcześniej agentów rządu, w tym Luciego, za pierwszą linię obrony wyspy, wyłączając chwilowo zasilanie, nadal działa w cieniu. Więc mamy zdrajcę. Najpewniej. Następuje podział na drużyny w celu odszukania Stelli. Sanji oczywiście chce iść z ładną stosie. Nami mówi, że idzie na poszukiwania skarbów i tam zaczyna się sprawdzanie piętra po piętrze. Generalnie całego laboratorium. Zoro chce iść, lecz każą mu zostać. Kolejno siada sobie na kanapie z Luffym i zaczynają rozmowę o tym, że to fajnie, iż powstało kilka grup poszukujących. A Gumiak z kolei narzeka też na swoje zmęczenie dalej, bo nie może uwierzyć, iż biega bez celu. A teraz jeszcze utknęli z gośćmi z CP0, co przypomina mu okres walki z CP9. I ogólnie tam Gumiak zaczyna się też zastanawiać, co tam słychać u Iceberga.
Wracamy do Bonnie, która weszła do wspomnień Kumy. Widzi, jak jej ojciec jest prześladowany z nieznanego nam jeszcze powodu. Rzucają w niego kamieniami i tak dalej. Widzimy nawet cienie niebiańskich smoków. Możliwe, że był niewolnikiem. Bonnie płacze oczywiście nad jego losem. No i z tych krótkich retrosów dowiadujemy się, że Kuma chciał uciec z jakiegoś miejsca i nie chciał do niego wrócić. Ciężko ogarnąć, o co tu chodzi bez kontekstu. Jak mówię, może był niewolnikiem niebiańskich smoków, coś takiego. Chociaż tam też jest mówione o śmierci jakichś tam osób. Do końca ciężko wywnioskować, o co chodzi. Finalnie dla samej Bonnie ciężko było patrzeć na to wszystko. Było to zbyt dużym bólem i wyleciała z kuli wspomnień. Lecz stwierdza, że i tak musi tam wrócić, żeby lepiej zrozumieć swojego ojca. Skaczemy do Edisona, który szuka Stelli i mamy srubudubu, czyli wybuch, no i ktoś pewnie próbował go zabić. W sumie ciekawe, kto jest zdrajcą, ale mam pewną małą teorię, ale to później. A na koniec rozdziału idziemy do Morgansa. Okazuje się, że Vivi żyje oraz przebywa tam z Łapolem. Raczej dziwne połączenie, skoro owa dwójka się raczej nie lubi z wiadomych względów. Jednak sam Morgans dowiedział się, że rząd kazał zabić Vegapunka, czym by powtórzyli manewr z Oharą. Jednakże tym razem się przeliczyli, ponieważ Vegapunk jest bardzo popularny na świecie i jest kochany jako człowiek, który wyprodukował dla świata energię. Prawdopodobnie to wszystko wie od Łapola, ponieważ był wątek z tym rozdziałów temu, że Łapol coś tam chciał przekazać Morgansowi. A lepszym pytaniem jest, dlaczego Vivi tutaj się znajduje. A przechodząc dalej, to Morgans mówi, że teraz Luffy wkracza na scenę i chce zrobić nagłówek Imperator Luffy chce zabrać ze sobą Vegapunka do gazety. Trochę zabawne jest to, że Vivi bardziej się przyjmuje tym, co Morgans może napisać o Luffym w gazecie, niż swoim ojcem, ale to raczej sugeruje, że Król Kobra pewnie żyje, także gazety kłamały, Sabo go nie zabił, kto by się spodziewał, na pewno się nie. No i chapter zamykamy chwalącym się Morgansem, że słowa mogą wstrząsnąć światem. I w jego wiadomościach nie chodzi o prawdę lub mity, tylko o rozrywkę. Rozdział mocno przejściowy, takie 6 na 10 ode mnie. No to przemyślenia rozpoczniemy sobie o kwestii niezwiązanych z rozdziałem, bo przyszła mi do głowy pewna myśl, że Oda w swojej mandze używał już wielu motywów. Niektóre nawet powtórzyły się dwa razy, jak na przykład utrata pamięci. Pozdrawiam Sabo i Big Mama. A jednym z niewielu motywów, jakich jeszcze nie użył w swoim dziele, to wątki typu Yuri i Yaoi. Wiem, może to być kontrowersyjne dla ludzi o konserwatywnych poglądach itd. Lecz ja takie wątki chciałbym po prostu zobaczyć z racji takiej, że jeszcze ich nie było. Czemu nie? Zawsze to jakaś pamiątka. A już co do rozdziału, to popatrzcie na ten kadr. Co tu jest nie tak? Okazuje się, że dużo rzeczy, a wręcz bardzo dużo. Oficjalnie mówię z góry, to jest najgłupszy kadr w historii serii. Oraz jest dla mnie nie do obrony. Wręcz tutaj mamy chamski plot armor. I już mówię, o co chodzi. Sumiane kapelusze nie zabijają swoich wrogów. Okej, tacy są od bardzo dawna i się to raczej nie zmieni. Czasem tylko Zoro zabije jakiegoś imiennego randoma, czy coś takiego. Natomiast w tym miejscu, gdzie dwóch groźnych i silnych agentów CP0 smacznie sobie śpi, to takie postacie jak Stussy czy Vegapunki są w pobliżu i dosłownie nikt ich nie zabije, to w końcu brutalny świat piratów, gdzie mieliśmy już takie wątki jak eksterminacja całych narodów czy niewolnictwo. Nawet nie próbujcie mnie przekonać, że występuje tu jakaś logika, tak? Odbyłem już kilka rozmów w ramach tego kadru, specjalnie przed tym filmem i żadna argumentacja do mnie nie trafiała. Także tak, idąc dalej, to jak mówiłem wcześniej, mamy Kreta pośród naszych. Ktoś w końcu musiał odciąć zasilanie na chwilę, pozwalając agentom CP0 przemknąć dalej w głąb wyspy oraz wyłączył część kamer. Ciężko powiedzieć, kto to zrobił, bo mało dowodów, a ark jest dosyć krótki. Ja jednak stawiam na Lilith, która nie była na grupowym panelu w tym rozdziale. Plus ona reprezentuje zło ze swojego charakteru.
Czwartym tematem będzie Morgans jako człowiek biznesu. Bardzo podoba mi się fakt, że stawia on na rozrywkę w swojej gazecie w celu podbicia statystyk czytelnictwa należącego do niego produktu, a zarazem zwiększenia zysków, gdzie jednocześnie nie jest jednostronnie po stronie rządu, nie tuszując wszystkiego, co by chcieli, a zarazem nie jest do końca za piratami, ponieważ nie pisze o Luffym jednoznacznie dobrze, cały czas podkreślając, że Luffy może stanowić zagrożenie jako pirat. Gdy dla przykładu najechał Enies Lobby. Prowadzi on bardzo fajny balans między dwiema stronami barykady, próbując przy tym tworzyć własną narrację. Niesamowicie dla mnie to rozbudowuje postać Morgansa i ciekawią mnie jego osobiste motywy. Dlaczego postępuje tak, a nie inaczej? Dajcie znać, co o tym myślicie. Także ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.